Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w drugiej karierze menadżera. Tym razem gramy sobie Wolverhampton. Teraz mamy mecz chyba z Preston, o ile się nie mylę. Reprezentacja Peru, więc ja to odrzucam. To jest oczywiście kariera symulacyjna, czyli taka typowo menadżerska. Tak więc przejdziemy za momencik do meczu, chyba że to jest Cardiff, bo tam... Jak to jest Cardiff, dobra. Kontrakt zaakceptowany. Tak więc za momencik przejdziemy sobie do meczyku z Cardiff. Ostatnio zrobiliśmy kilka transferów, bo jak widzicie mamy Shawcrossa, mamy... kogo my tu jeszcze mamy? Mamy Maera, Origiego. Bardzo dobrze tutaj stworzony skład. Overallowo też w miarę spoko, bo tylko jeden ma 68, ale to się da jakoś zastąpić. Bo tutaj mamy kontuzję jednego z naszych podstawowych zawodników. Więc przejdziemy sobie do meczu z Cardiff. Tak więc lecimy z meczykiem. Ostatnio Cardiff wygrało 3 spotkania z rzędu. Więc będzie ciekawy mecz. Zobaczymy, kto pierwszy tutaj strzeli gola. Oj, mamy kontuzję. No i mamy gola. McDonald strzela na 1-0. Maher niestety z kontuzją. Mam nadzieję, że nie groźną. 2-0 Origi. No i bardzo ładnie. Wygrywamy spotkanie 2-0. Pniemy się w tej tabeli jeszcze wyżej. Mamy już czwarte miejsce. Brakuje nam dosłownie 6 punktów do pierwszego miejsca. I zobaczymy sobie, ile tutaj, jaki czas kontuzji mamy. 7 dni, więc jest jeszcze spoko. Tak może być. I tym razem mecz z Nottingham Forest. Tak więc samodzielnie tutaj zmienimy go. Puścimy Price'a. I na ławkę może damy Boukariego. I przejdźmy sobie do meczyków. Aha, bo tutaj tylko na ten mecz. Cały skład jest chyba zmieniony, bo jak wiecie, tam są jakieś mecze reprezentacyjne. I Nottingham Forest ostatnio remisowało wszystkie mecze 1 do 1. Mam nadzieję, że uda nam się ten mecz wygrać. Pierwsza żółta kartka o 22 minucie Foxa. O, i 34 i Fox dostaje czerwoną. No to ciekawe w obronie. Mamy 1 do 0. Doherty strzela bramkę. No niestety 1-1. Mamy remis i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Szkoda, bo mogło być lepiej. Musimy zrobić teraz treningi tutaj dla naszych zawodników. Widzicie, kilku zawodników pojechało na jakieś zgrupowania, więc ich nie mamy. Fulham 1, Bolton Wanderers 2, Middlesbrough 1, Milton Keynes Dons 2, Queen's Park Rangers 2, Huddersfield Town 0, Rotherham United 0, Simulujemy trening. Wolverhampton Wanderers 1, Nottingham Forest 1. No i Diko nam się tutaj troszkę nauczył w tych dalekich strzałach. Queen's Park Rangers with 32 points. In second, Middlesbrough with 25 points. I mamy mecz teraz z Brighton, który zasymulujemy. Oczywiście wraca nasz już tutaj pierwszy skład. Zobaczymy, jak sobie poradzą z Brighton.
Na razie 0-0. No, teraz Origi kontuzja. Mam nadzieję, że nie groźna. No i mamy 1-0. Lefondre strzela w 62 minucie. Kontuzja po drugiej stronie. Mam nadzieję, że takim wynikiem skończy się to spotkanie i wygrywamy z Brighton. Więc to mnie cieszy. Mamy już drugie miejsce. 27 punktów. Zróbmy tutaj treningi. Jeszcze raz takich troszkę cieńszych zawodników, co niektórych. Co my tutaj mamy? Kontuzja 6 tygodni. Oj, to mamy osłabienie. Mamy osłabienie, niestety. Ten się tutaj kłóci, że nie gra. Ale panie, jeżeli ty masz, kurczę, że tak powiem, kontuzję miałeś, to jak miałeś grać? No i niestety tutaj musi Lefondre. Ale tego też damy. Tak, tak to ma wyglądać. Mamy jeszcze jakąś wiadomość. Jeszcze za jakieś dwa meczyki sobie zagramy w tym odcinku. Odrzucamy Irlandię Północną. No i mamy meczyk teraz z Charlton, który jest w tabeli na miejscu 10. Po 14 spotkaniach mają miejsce 10, czyli musimy wygrać. Mają bardzo dużo remisów. 4 zwycięstwa, 2 porażki, 8 remisów. Więc jakoś tutaj powinniśmy sobie dać radę. Nie możesz mieć prośby. My przechodzimy już do spotkania. Tak więc zaczynamy mecz. Ostatnio Charlton remisowało 3 mecze po 1-1. Mamy 1-0 dla Charlton. No, tutaj już mamy 1-1 z remisowaniem Maera. No i Żyro strzela gola. 2-1 dla naszego zespołu. Bardzo fajnie. No i mamy 2-2. Mamy 3-2. Dico tutaj strzela w końcówce w 80 minucie na 3-2, więc jest ciekawie, bo zdobywamy 3 punkty u siebie. Tymczasem zróbmy tutaj treningi. Cardiff City 1, Milton Keynes Dons 1, Hull City 0. Dobra, tak to wygląda. Preston North End 0, Queen's Park Rangers 3, Reading 1, Rotherham United 1, Ipswich Town 3. Kogo my tu jeszcze mamy do trenowania? Charlton Athletic 2. Now let's see the Showcrossa. On the league standings. At the top of the table remain Queen's Park Rangers with 38 points. Które coś jest chyba bez formy. Wolverhampton Wanderers with 30 points. In third, Middlesbrough with 29 points. In fourth, Burnley with 26 points. Dwa treningi niestety nie wyszły. No i ostatni mecz na ten odcinek, czyli Puchar Capital One ze Swansea City, więc zaczynamy to spotkanie. Jest to czwarta runda pucharu, więc pewnie odpadniemy. Oj, jednak jest gol. 14 minuta rzut karny Lefondre. No i 26 Montero niestety zremisował. Zobaczmy dalej. Sigurdsson niestety trafia na 2-1. Niestety mamy kontuzję znowu w obronie. Dico 2-2, bardzo ładnie.
jak to się potoczy dalej. Mamy 2-2. Jest dogrywka. Le Fondre, rzut karny, kolejny, 3-2 dla naszego zespołu i wygrywamy 3-2, więc jest super, bo wygrywamy w pucharze w kolejnej rundzie, tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym odcinku zagramy sobie z kolejną drużyną, która jest dosłownie punkt za nami. Trzymajcie się, do następnych odcinków, na razie.